We Wrocławiu nauczyliśmy się już dbać o poniemieckie napisy i pamiątki, ale takich cymeliów, jakie mamy tutaj, przy ulicy Piłsudskiego, zachowało się niewiele. Tym większe słowa pochwały dla Urzędu Miejskiego, że postanowił tą wspaniałą pamiątkę zachować. Podczas remontu budynku Urzędu Miasta znajdującego się na rogu ulicy Piłsudskiego i Zapolskiej odkryto trzy szyldy, które powstały prawdopodobnie w 1946 roku. Oznacza to, że malowali je tak zwani wrocławscy pionierzy, osoby, które przybyły do Wrocławia tuż po wojnie, żeby podnieść z gruzu to miasto. Już dziś dwa z nich od strony ulicy Piłsudskiego możemy zobaczyć z perspektywy ulicy. Jeden wciąż ukrywa się jeszcze za rusztowaniami. Będzie można go zobaczyć w grudniu tego roku. '46 rok, we Wrocławiu jeszcze całe morze ruin, a już przy ulicy Piłsudskiego, ona dzisiaj nazywa się Piłsudskiego, wtedy nazywała się Ogrodowa, a zatem przy tej ulicy powstają już firmy. Dzielni polscy przedsiębiorcy, bo przecież wśród tych, którzy przyjechali wtedy do Wrocławia, byli nie tylko nauczyciele, nie tylko powstańcy z Powstania Warszawskiego, ale także przedsiębiorcy, biznesmeni. Oni zakładają sklepy, zakładają swoje warsztaty rzemieślnicze. Tu mamy pozostałość, mamy świadectwo, że właśnie wtedy przy ulicy Piłsudskiego działał sklep pani. Można było kupić esencje, aromaty. Zatem coś, co do życia jest niezbędnie potrzebne. Za rogiem od strony Gabrieli Zapolskiej jest jeszcze jeden szyld, mianowicie szyld warsztatu malarskiego. I prawdopodobnie to właśnie specjaliści z tamtego warsztatu, którzy potrafili nie tylko pomalować mieszkanie, ale zrobić także piękne liternictwo, prawdopodobnie to oni wykonali tutaj ten napis.